Pana pretensji. Ja mam pretensje, jeżeli do kogokolwiek, to do pani poseł Gil-Piątek, która wiedziała o tym, że w tym momencie, w tym tak ważnym dla nas momencie, dziennikarze, pan redaktor ma do tego pełne prawo, zamiast o nasz wspólny projekt z PSL-em, który mam nadzieję będzie atrakcyjny dla bardzo wielu Polaków, ale także dla środowisk politycznych, pyta mnie o panią Gil-Piątek. To jest tak, jak mamy kwestię strategiczną, poważnej wagi w Polsce przed wyborami, którą przysłania jednostkowy problem. Powtarzam, pani Gil-Piątek nie poinformowała nas o tym, że odchodzi, dlatego trudno było z nią rozmawiać na ten temat. Dużo rozmawiamy o polityce, ale chciałem też pana zapytać, zgodnie z tym, czym pan się i zajmował, i rzeczywiście dość mocno interesuje, jak pan ocenia owoce szczytu, tego, w którym brał udział prezydent Zełenski, czy za słowami europejskich polityków pójdą też czyny, a tak konkretnie to uzbrojenie? Tak, myślę, że tak. To jest bardzo ważna zmiana. Ta zmiana jest widoczna w dwóch aspektach. W pierwszym była widoczna w Brukseli, kiedy, ale także w Paryżu i wcześniej w Londynie, kiedy politycy europejscy zaczęli już mówić nie tyle o wspieraniu Ukrainy, ale o zwycięstwie ukraińskim. To znaczy, że zakładają, że pomoc europejska w ramach Unii Europejskiej, ale także przecież to są członkowie europejscy NATO, będzie dotyczyć, że będzie na celu, miała na celu zwycięstwo Ukrainy. To znaczy opanowanie, przywrócenie władztwa ukraińskiego na terytoriach okupowanych przez Rosję. Ale druga rzecz też jest bardzo istotna. I to też może nie było powiedziane expressis verbis, ale było czytelne. Otóż rola Rosji bardzo się zmieniła. Dzisiaj tak naprawdę poprzez to, że ograniczamy bardzo drastycznie import ropy i gazu, a także eksport naszych produktów do Rosji, Rosja staje się gospodarczo niepotrzebna. I to jest wielka zmiana, bardzo osłabiająca pozycję. Bardzo zmieniająca pozycję, osłabiająca pozycję Rosji. Paweł Zaleski, Polska 2050. Za chwilę program Agnieszki Gozdyry, debata dnia. Dziękuję Wszystko bardzo. Się zgadza, proszę państwa. Dobry wieczór. Politycy wraz ze mną i za chwilę będę ich pytała o tę decyzję wieczoru o godzinie 20 orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. Czego się spodziewamy? Decyzji w bardzo ważnej sprawie. W sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Ona ma odblokować pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. A więc to już za chwilę na naszej antenie. A ja dziękuję państwu za dziś. Jutro o wydarzeniach spotka się z państwem Katarzyna Zdanowicz. Na naszej antenie o 20:00 oczywiście orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. Podczas naszego spotkania porannego z panią przewodniczącą von der Leyen mogę odpowiedzieć, że Komisja Europejska czeka na zakończenie procesu legislacyjnego. Niezbędne jest weto pana prezydenta i do tego weta Solidarna Polska pana prezydenta wzywa. Nie wierzę, że Andrzej Duda w tej sprawie będzie potrafił przeciwstawić się Jarosławowi Kaczyńskiemu, więc wydaje mi się, że podpiszę, ale wyślę do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa jest zgodna z konstytucją i nie narusza prerogatywy pana prezydenta. Sędziowie powoływani przez tego prezydenta i przez wszystkich poprzednich są sędziami. Tu chodzi o ogromne środki. Polityka właśnie polega na tym, że czasami jakby omija się konstytucję w imię dobra wyższego. Miał pan takie przypadki? Ależ naturalnie, no wie pan, ja byłem przy okrągłym stole. No, jakby pan chciał zapytać, czy przy okrągłym stole myśmy podejmowali decyzje konstytucyjne, to pan od razu powiem, no, że znakomita część była niekonstytucyjna. Komisja Europejska tutaj, nie chcąc ingerować w proces legislacyjny w Polsce, nie chce go również komentować w trakcie jego trwania i czeka na decyzję pana prezydenta w tej sprawie. I jesteśmy, proszę państwa, dosłownie 6 minut przed tą decyzją. Ze mną w studiu goście politycy Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, pani poseł. Dobry wieczór. Jacek Ozdoba, Solidarna Polska. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór. Z nami jest także Michał Szczerba, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Andrzej Szejna z Lewicy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Sami państwo i państwo w studiu słyszeli, jakie oczekiwania tu się skupiają idą w stronę pana prezydenta, który, no, jeśli dzisiaj podczas orędzia powie, jaka jest jego decyzja, to będzie to, pani poseł, decyzja podjęta bardzo szybko, bo przecież Sejm dopiero co odrzucił 14 poprawek senackich, przyjął tę ustawę w kształcie, jaka nie podoba się państwa koalicjantowi, no ale przychylił się do odrzucenia też tych senackich poprawek. Czego się pani spodziewa po prezydencie Andrzeju Dudzie dzisiaj?
No, wie pani, no naprawdę nie wiem. No to rzeczywiście taka presja, za chwilę być może się dowiemy. Ja po prostu mogę tylko wyrazić takie moje oczekiwanie, które, no, które muszę wyrazić prosto. Liczę na to, że pan prezydent złoży podpis pod tym, pod tą ustawą i że to zakończy ten serial w końcu i zaczniemy żyć innymi, ważniejszymi sprawami. I czy pani uważa, że to jest taka decyzja, która jest podejmowana pod bardzo dużą też presją, jeśli mogę tak powiedzieć, no, oczekiwań, ale też finansową, bo się mówi, że tak naprawdę to jest właśnie ustawa o unijnych pieniądzach. Ustawa o Sądzie Najwyższym i ustawa o unijnych pieniądzach, jeżeli możemy tak jeśli powiedzieć. Jeśli możemy mówić o presji, to w moim odczuciu największa presja to chyba jest rzeczywiście wyborców po prostu, Polaków, którzy mam wrażenie też oczekują, że ten serial się skończy, że w końcu się w tej sprawie porozumiemy raz między sobą, dwa między nami a Parlamentem Europejskim. Myślę, że jednak większość Polaków jest przekonana, że to wsparcie jest nam potrzebne, zresztą jest nam potrzebne i w związku z tym te ich oczekiwania muszą być w tej sprawie postawione na pierwszym miejscu. Tyle. Oczekiwania wyborców, którzy chcą unijnych pieniędzy, panie ministrze. A wy mówicie do prezydenta, chcemy weta, chcemy tutaj bardzo twardego postawienia się Komisji Europejskiej i Brukseli. To trzeba oddzielić z jednej strony kwestię dyskusji, w ogóle debaty, która tak naprawdę w sposób rzetelny nie odbyła się w Polsce, bo Krajowy Plan Odbudowy to nie są darmowe pieniądze. Nawet te, które są bezzwrotną pożyczką czy dotacją, nie są darmowe, dlatego że Unia Europejska po prostu nie ma swoich pieniędzy. O tym mówiliście już długo podczas tej Ale to jest debaty. Ważne, bo to jest zadłużeń do 2058 roku. Ale dzisiaj Andrzej Duda ma podjąć decyzję, która jednak dotyczy też ekonomicznej przyszłości Polski. Co do Sądu Najwyższego uważamy, że zbyt daleko idące zmiany do ustawy pana prezydenta. Ursula von der Leyen była, widziała ten projekt ustawy, który jest obecnie jeszcze obowiązujący. Teraz pan prezydent podejmuje decyzję znowu do swojej nowelizacji i wątpliwości budzi fakt wpłynięcia czy zmiany prerogatywy pana prezydenta, kwestii statusu sędziego, podważanie jednego sędziego z drugiego, anarchizacja polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości, zbyt daleko idący ingerencja również organów Unii Europejskiej w prawie, który nie posiada jako element tworzenia wspólnoty krajów Unii Europejskiej, ponieważ to nie są kompetencje Unii Europejskiej. Więc my oczywiście od początku do końca mówimy, że projekt zaproponowany, po pierwsze, nigdy nie powinien być w taki sposób stworzony mechanizm jakiegoś szantażowania, że coś za coś, czy w tym wypadku Sąd Najwyższy, mieliśmy już wiatraki, za chwilę mamy rejestrację, posiadanie samochodów spalinowych, wiele innych jeszcze kamieni milowych, które zostały zapisane. Więc decyzja, jaka może podjąć pan prezydent dla nas, jest jedna, czyli to jest oczywiście zawetowanie. Podejrzewam, że tak nie będzie, no ale to poczekajmy że na że tak nie będzie. Prezydent. No tych możliwości jest nieco więcej i teraz kwestia czego się spodziewa opozycja, która no, na początku głosowała tak, żeby ta ustawa przeszła, w Senacie wprowadziła swoje poprawki, ale one zostały odrzucone. Panie pośle. No, przede wszystkim bardzo żałuję, że prezydent się nie włączył w lobbowanie na rzecz poprawek senackich, bo one porządkowały ustawę, porządkowały ten projekt i z punktu widzenia konstytucyjności tej ustawy, jak też wypełnienia ale tych kamieni. Ale co by to zmieniło, gdyby się włączył w lobbowanie? To by oznaczało, że może by Sejm przyjął poprawki senackie i w tym momencie w sprawie odblokowania KPO ani Komisja Europejska nie miałaby wątpliwości, ani również być może profesor Manowska, z której zdaniem, z tego co wiemy, coraz bardziej się liczy, czyli osoba, która pełni, kieruje Sądem Najwyższym. Dzisiaj mam wrażenie, że będziemy mieć do czynienia z takim gestem Piłata, czyli prezydent mówi nie, to nie ja, to ktoś inny niech podejmie decyzję, odeślę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, ale w czyje ręce, pani redaktor? W ręce osoby, która kieruje Trybunałem Konstytucyjnym, która nie wiadomo to do końca, czy jest prezesem? Jak się dowiemy, jaka jest decyzja, ponieważ jest i minuta, trzech to dublerów. Chcę, żeby poseł Szejna jeszcze miał szansę się wypowiedzieć. Minuta do orędzia prezydenta. Tak, więc minutę przed orędziem pana prezydenta powiem tak. Lewica ma dosyć komfortową sytuację, ponieważ my zawsze byliśmy za tym, żeby pieniądze przypłynęły do Polski. Głosowaliśmy za ratyfikacją Funduszu Odbudowy Gospodarczej. Jesteśmy za tym, żeby te pieniądze popłynęły na szpitale, popłynęły na budownictwo mieszkaniowe, na transformację energetyczną. Natomiast ja do pana ministra zdobę taki adres. Wie pan, gdyby pański szef, pan Ziobro, był tak skuteczny w zwalczaniu przestępców, jak jest skuteczny w blokowaniu środków unijnych dla Polski, to nie byłoby przestępców w Polsce. Na razie tylko to, co jego osiągnięciem jedynym jest to, że nie ma w Polsce środków unijnych, zauważył, a przestępcy biegają po ulicach i strzelają do prywatyzacyjnych tak. Szeregu innych, to akurat statystyka jest to bezwzględna. Tak. Obywatele panowie, czy już panowie, tylko chcę powiedzieć, że nie rozwiniecie tej dyskusji. Jedno nazwisko handlarz bronią Andrzej Zepski nie zapłacił ani złotówki. Myślę, że prezydent rzeczywiście, jak powiedział pan prezydent Aleksander Kwaśniewski,
nie powinien tej ustawy wetować. No ale właśnie pan prezydent Kwaśniewski powiedział bardzo ciekawą rzecz, że czasami składa się podpis pod ustawą, do której ma się wątpliwości. Ale szanowni państwo, już w tej chwili orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. Drodzy rodacy, szanowni państwo. Podejmując ważne decyzje dla Polski, zawsze kieruje się interesem naszego państwa i obywateli Rzeczypospolitej. Bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polek i Polaków to dziś zdecydowanie najważniejsza sprawa. Zarówno bezpieczeństwo o charakterze militarnym, jak i bezpieczeństwo ekonomiczne oraz bezpieczeństwo prawne. Brutalna rosyjska agresja na niepodległą i demokratyczną Ukrainę doprowadziła do największego kryzysu bezpieczeństwa w Europie od zakończenia II wojny światowej. Dlatego każdego dnia intensywnie zabiegam o to, by wzmacniać bezpieczeństwo Polski, sprawnie modernizując naszą armię, umacniając nasze sojusze, a także wspierając walczącą z rosyjskim najeźdźcą Ukrainę. Najbliższy czas będzie dla naszego bezpieczeństwa niezwykle istotny. Dlatego w nadchodzącym tygodniu spotkam się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO, w Londynie z naszymi brytyjskimi sojusznikami, a w Monachium z wieloma światowymi przywódcami podczas najważniejszej konferencji poświęconej bezpieczeństwu w Europie. Drodzy rodacy, mówiłem o tym wielokrotnie, ale chciałbym po raz kolejny wyraźnie podkreślić. Członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej to polska racja stanu. Obecność w NATO zapewnia nam bezpieczeństwo militarne, a członkostwo w Unii umacnia nasze bezpieczeństwo ekonomiczne i daje nam możliwość szybszego rozwoju. Szczególnie w tym trudnym czasie, po pandemii COVID-19 i w trakcie wojny, której skutki wszystkich nas dotykają. Dlatego właśnie rok temu, w przededniu wybuchu wojny, w przededniu rosyjskiej napaści na Ukrainę, wynegocjowałem kompromis z szefową Komisji Europejskiej zamykający spór dotyczący systemu sądownictwa. Ten kompromis był dobry dla Polski i spełniał warunek dla mnie najważniejszy. Był w pełni zgodny z polską konstytucją. Uważałem i nadal uważam, że był to najlepszy moment na zamknięcie tej sprawy. Niestety, przeciągające się przez wiele miesięcy prace w parlamencie, postawa zarówno opozycji, jak i części obozu rządzącego oraz zmiany, które zostały wprowadzone do projektu ustawy, sprawiły, że nie wykorzystano tamtej okazji. Komisja Europejska potraktowała te wszystkie okoliczności jako pretekst i wycofała się z przyjętych ustaleń. Gdyby nie to, środki z Krajowego Planu Odbudowy byłyby pewnie już w Polsce. Dziś rząd zawarł nowe porozumienie z Komisją Europejską. I to dobrze, że tak się stało, bo kompromis jest potrzebny zarówno Polsce, jak i Unii Europejskiej. Ale trzeba uczciwie powiedzieć, że to porozumienie budzi poważne kontrowersje natury konstytucyjnej. Szanowni państwo, byłem i jestem zwolennikiem kompromisu. Zależy mi na jak najszybszym uruchomieniu środków z Krajowego Planu Odbudowy, które są potrzebne do rozwoju polskiej gospodarki. Dlatego nie zdecydowałem się na zawetowanie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, którą w ostatnich dniach uchwalił polski parlament. Ale jako prezydent Rzeczypospolitej stoję na straży konstytucji i dbam o bezpieczeństwo prawne obywateli. Podjąłem więc decyzję o skierowaniu tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. To znaczy, że ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie wypowie się na temat jej zgodności z konstytucją. Zapisy tej ustawy dotykają fundamentalnych spraw ustrojowych, w tym stabilności władzy sądowniczej i wydawanych przez nią przez szereg lat wyroków, a więc spraw bardzo ważnych dla obywateli. Dlatego właśnie to Trybunał Konstytucyjny powinien jednoznacznie rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości jako jedyny uprawniony do tego podmiot. W praktyce nie opóźni to wypłaty środków z KPO dla Polski, ponieważ do tego niezbędne jest podjęcie dalszych działań i decyzji, w tym kolejnych aktów prawnych, które przewiduje porozumienie zawarte przez rząd z Komisją Europejską, co i tak wymaga czasu. Trybunał zaś pokazał już w swojej historii, że w ważnych sprawach potrafi wypowiedzieć się szybko i zdecydowanie. Mając to na względzie, ale przede wszystkim świadomy powagi sprawy,
zwracam się z apelem do sędziów Trybunału Konstytucyjnego o niezwłoczne zajęcie się tą ważną ustawą i pracę nad nią w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne Polek i Polaków. My już wszystko, proszę Państwa. Jest decyzja prezydenta w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma odblokować pieniądze z KPO. Prezydent na podstawie artykułu 122 ustęp 3 Konstytucji występuje i kieruje do Trybunału Konstytucyjnego tę ustawę o to, by ją zbadała. W trybie kontroli prewencyjnej ustawa nie obowiązuje, dopóki Trybunał się w tej kwestii nie wypowie. Prezydent powiedział przed chwilą, zależy mi na pieniądzach unijnych, ale miałem bardzo duże wątpliwości natury konstytucyjnej. Pani poseł, pani nadzieje legły w gruzach, jak rozumiem. Nawiązuje do tego, co powiedziała pani tuż przed naszym, przed orędziem pana prezydenta. Znaczy, myślę, że nie tylko moje, bo naprawdę ja zależy mi, żeby spoglądać na ten problem z takiej perspektywy jednak, no nie chcę powiedzieć statystycznego Polaka, bo to nie o to chodzi, ale takiego człowieka, który jednak obok polityki gdzieś tam funkcjonuje, przygląda się tej naszej pracy. I ja mam takie odczucie, że wielu Polaków już po prostu zupełnie nie rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. O co chodzi w tej historii, którą im opowiadamy w różnych programach od lat. W tych programach oczywiście ze względu na obiektywne, prawda, trudności, to są krótkie dyskusje, często na dużym, prawda, C i w ogromnym konflikcie. I mam wrażenie, że to jest już ten moment, w którym oni już nawet nie chcą słuchać argumentów. No tak, dlatego uważam, że szkoda, szkoda, bo wydaje się, że miał jeszcze wariant, w którym pan prezydent mógł podpisać i wtedy dać do Trybunału. Ale powiedział, prawda? Stoi na straży Konstytucji i nie chce wprowadzać do obiegu prawnego ustawy, co do której wcześniej też zgłaszał pani poseł. Pamięta pani swoje wątpliwości? Pani redaktor, no. Tak, wyrażam swoją opinię. Ja uważam, że w takim kształcie, w jakim ten projekt został wypracowany, ale pani poseł, mógłby być podpisany, mógłby funkcjonować, ale oczywiście prezydent ma rację w jednym. Tu absolutnie tego nie podważam. No absolutnie jest faktem, że stoi na straży. Jest tutaj najwyższym organem i okej, no taką decyzję podejmuje, takiego prawo, więc pozostaje mi powiedzieć wobec tego, że mam nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny rzeczywiście szybko tą sprawę wobec tego rozstrzygnie. A to o tym za chwilę, dlatego że sam Trybunał jest mocno podzielony i skonfliktowany, ale panie pośle, bo pan się trochę wyrywa z komentarzem, jak chcę pytać, czy pana zdaniem w takim razie opozycja trochę nie wyszła przed szereg? Nie, dlatego, że pomogła PiS-owi, nie chcę mówić brzydko, że przepchnąć, ale jednak przeforsować tę ustawę przez Sejm, a prezydent mówi stop, ja nie jestem pewien, czy takie prawa może obowiązywać. Ja muszę zapytać Trybunał Konstytucyjny. Opozycja nikomu nic, że tak powiem, nie ułatwiła. Opozycja po prostu uniknęła sytuacji, w której znowu byłaby oskarżona o działania antypolskie. Ja akurat jestem w takiej też sytuacji, że przecież Lewica od początku popierała Fundusz Odbudowy Gospodarczej, dzisiaj o tym powiedziałem. Ja na przykład do pani poseł mam taką serdeczną prośbę, niech pani tutaj poszarpie za ucho swojego kolegę, obok którego pani siedzi, pana ministra Ozdobę, bo wy jesteście w jednym rządzie. Pan minister Ozdoba mówi, że nie chce pieniędzy z Funduszu Odbudowy Gospodarczej dla Polaków. Pani mówi, że prezydent się pomylił. No wiecie, pan, jesteście w jednym... Ja nie powiedział, że nie chce pieniędzy. Niech pani go szarpnie za ucho, bo tak naprawdę jesteście jednym wielkim w tej koalicji nieporozumieniem. I dzisiaj właśnie przez wasze nieporozumienie pana ministra Ozdoby z panią poseł, dzisiaj Polki i Polacy nie mają pieniędzy na transformację energetyczną, na kwestie związane z służbą zdrowia, na powiatowe szpitale i tak dalej. Przecież tak naprawdę to jest coś, jesteście wy winni, wy dwoje, tutaj jak siedzimy w tym studiu. I teraz pani mówi, że albo nikt nie rozumie decyzji prezydenta. Ja powiem szczerze tak, doprowadziliście do sytuacji, że wasz PiS prezydent, pan prezydent Andrzej Duda, mówię to z szacunkiem, bo jest prezydentem, podjął jedyną, jaką mógł, decyzję, ponieważ skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, na którą mu ręka zadrżała, ale nie dlatego. Mówi pan, podjął decyzję jedyną, jaką mógł, dobrze usłyszałam? Oczywiście, dlatego że on był rozdarty. A ja powiem państwu dlaczego. A jak się zachowaliście w przypadku tej ustawy w Sejmie? No, zachowaliśmy się jedyny sposób możliwy, konsekwentnie. Od początku do końca nowa lewica jest za tym, aby środki unijne popłynęły do Polski. Natomiast prezydent Duda... Ale ja pytam o tę ustawę.
No wstrzymaliśmy się od głosu. No wstrzymaliśmy się od głosu. Ale wiedzieliście, że to będzie skutkowało tym, że ta ustawa będzie dalej procedowana, pani redaktor, właśnie pozwoliliście tej ustawie wyjść z Sejmu, a prezydent pozwoliliśmy mówi, jej wyjść. Nie, ja mówię stop. Zgoda. On nie mówi czy pan stop. Nie uważa, że prezydent Andrzej Duda zachował się bardziej odważnie niż opozycja dzisiaj? On nie mówi tej ustawie stop. Pan prezydent Duda powiedział mniej więcej tak. Niech się wypowie teraz Trybunał Konstytucyjny i niech pan też, prezydent Duda, wypije to piwo, które naważył, ponieważ tak naprawdę to, że on dzisiaj kieruje to do Trybunału Konstytucyjnego, to nie dlatego, że jest przekazana kompetencja do NSA, tylko dlatego, że się boi, że nielegalni sędziowie przez niego powołani za rekomendacją nielegalnej Krajowej Rady, Krajowej Rady Sądownictwa, tak, przez nielegalnego, prokuratora generalnego Ziobro, a nie boi się tego, że teraz będzie słyszał pod swoim adresem, że przez niego nie ma unijnych pieniędzy? Ale ja myślę, że to trzeba się zapytać pana Ale trzeba się zapytać pana ministra Rozdoby, bo to pan minister Rozdoba i Ziobro i PiS doprowadzają do tego, że dzisiaj w Polsce nie ma tych pieniędzy. Nie opozycja jest za to odpowiedzialna. Adwocem i pan poseł. Nie, bo wiecie państwo, żebyśmy tego znowu nie stawiali na głowie. Ja wiem, że pan ma interes, żeby właśnie pokazywać wyborcom, że my jesteśmy skonfliktowani, że Prawo i Sprawiedliwość uważa, że odpowiedzialność... A nie macie innego zdania w tej sprawie? W takim razie tylko jedno zdanie, bo obiecała pani redaktor, proszę pozwolić, bo nie chciałabym być ja niegrzeczna. Więc proszę pozwolić. Nie, trzeba pamiętać od początku tej historii, od czego to się zaczęło. Więc panu przypomnę, możemy się w tej sprawie różnić i się różnimy, ale to się zaczęło od tego pytania, czy Unia Europejska i urzędnicy mieli prawo ingerować i reagować na nasze propozycje reform. A może pani porozmawiać z własnym komisarzem? Ale czy to nie? Ale czy to nie mówił minister Szynkowski Welsing, że to jest ustalone w Brukseli wszystko? No i tu mijają kolejne miesiące i spotykamy się w tym miejscu. Ta sprawa pokazuje, że ten układ prezydenta Morawieckiego, Ziobry, Kaczyńskiego nie jest zdolny do jakiegokolwiek działania, do jakiejkolwiek współpracy i do rozwiązywania jakichkolwiek problemów związanych z uzyskaniem środków europejskich. Ziobro konsekwentnie z panem posłem Ozdobą blokuje te środki. Nie chce, żeby Warszawa dostała 5 miliardów złotych, o które wnioskuje prezydent Trzaskowski z KPO, ale rozumiem, pan kandyduje w tej chwili z Płocka, więc pana Warszawa już nie interesuje. Natomiast chciałbym bardzo, bardzo wyraźnie powiedzieć, że decyzja prezydenta jest zła, ponieważ decyzję w tej sprawie nie podejmuje on, który ma do tego mandat, tylko kieruje tę sprawę do trzech dublerów w Trybunale Konstytucyjnym. O tym, czy Polska ma mieć środki europejskie, decyduje Pawłowicz, Piotrowicz i Święczkowski. To są te nazwiska, które będą decydowały o tym, czy Polska dostanie miliardy złotych na ochronę zdrowia, o czym rozmawialiśmy, na samorząd, na gospodarkę, na rynek pracy. To są pieniądze po covidowe. Wypowiedziach, natomiast... A jaka byłaby dobra w takim razie decyzja, jeżeli ta jest zła? Była jedna decyzja, pani redaktor, na stole. Jaka byłaby dobra? Nie, decyzja była taka, że było 14 poprawek senackich. I te poprawki porządkowały. Jaka decyzja prezydenta byłaby dobra wobec ustawy, która trafiła na biurko? A trafiła na biurko ustawa bez poprawek. A dlaczego prezydent nie współpracował z układem rządzącym? Ja to jest jego układ, to są jego ludzie. To on się dogaduje z Glapińskim. To on przeforsował swojego wiceprezesa, pana Muchę, na stanowisko wice Glapińskiego. To on dealuje cały czas. To on upycha Sadurską w PZU. To on jest elementem tego kapitalizmu politycznego. Ale ja nie mam ochoty słychać Ja proszę wszystkich o szacunek, to chcę panu powiedzieć, że jest pan troszkę jednak niegrzeczny. Sąd Najwyższy, poważny temat, prezydent wyszedł, artykuł 122 ust. 3, a pan poseł Szczerba, jedyny, na czym się koncentruje, to ad persona. No panie pośle, no ja rozumiem, że pan tych 14 poprawek nawet nie przeczytał, nie wie pan, co tam było. Pan na tym stajł Odrą. No właśnie, to jest właśnie temat. Odra, prymne sum parwum, zaraz pan wymieni i tak dalej. Możemy rozmawiać. A ja chcę rozmawiać o decyzji pana prezydenta. Możemy to zrobić? Dlatego, że po prostu naprawdę nie da się w Polsce debatować z ludźmi pokroju posła Szczerby, który w tak populistyczny sposób przedstawia to wyborcom. Po pierwsze, wypowiedzi, to co powiedział pan prezydent w orędziu, jest świadectwem pewnej również sytuacji, która jest odwróceniem w ogóle jakiegokolwiek porządku czy bezpieczeństwa europejskiego na głowie. To znaczy w sytuacji, kiedy mamy konflikt na Ukrainie, kiedy Polska jest w awangardzie pomocy Ukraińcom, my dzisiaj z perspektywy bezpieczeństwa unijnego dyskutujemy o jednej zmianie
do ustawy o Sądzie Najwyższym. Między innymi, to może można kilku, jeżeli ktoś by się uparł. To rozmawiamy o wielu, tylko ta, rozmawiamy o działaniu, jeżeli mogę, jeżeli to, rozumiem, no, ale ona jest jakby główną tutaj elementem, powiedzmy, dodatkowo spornym. To jest, tak prawnicy określają tego typu działania, jak w tej chwili podejmuje Komisja Europejska, mianem ultra vires, czyli działanie ponad prawem, niezgodnie z jakimikolwiek kompetencjami. Komisja Europejska wychodzi przed szereg i twierdzi, że ma prawo wchodzić w buty wewnętrznych spraw ustroju konstytucyjnych państw Unii Europejskiej. I trwa pewien spór pomiędzy TSUE, pomiędzy krajami europejskimi, które analizują decyzję. Linię orzeczniczą również Trybunału Konstytucyjnego. Skierowanie przez pana prezydenta jest twierdzenie, że pan prezydent nie podejmuje tej decyzji, ale kieruje do Trybunału Konstytucyjnego. Ja uważam, że to jest błędna decyzja, ponieważ pan prezydent powinien zawetować rozwiązania, które były nam narzucone. Ale w czym jest rzecz? Pan poseł Szczerba, panowie, czy pan poseł Szejna? Ale ja się Szejna? Nie zgadzam z tym, co pan nie. mówi, bo to pan minister Szynkowski-Welsenk powiedział: moje rozmowy w komisji potwierdzają, że komisja pozytywnie ocenia projekt ustawy o sądzie przyjęty przez Sejm. No to przepraszam, albo jesteśmy źli na komisję, że nam wchodzi w szkodę, mówiąc tak kolokwialnie, dobrze, ale to troszkę... albo z nią, czy minister Szynkowski nie mówi między wierszami, pan, że ustalił, nie, pan, że ustalił treść tego tak, prawa. Pewnie z... tak, ale pan minister Szynkowski-Welsenk mówi o etapie, którym już w tej chwili była ta najnowsza nowelizacja do ustawy pana prezydenta. Ale ustalamy wcześniej, jak była... Brukselą, czy nie? To już jest, proszę pytać pana... No, przecież... no ja rozumiem, no, ale widzimy, ja tak samo interpretuję, jak pani... Pani redaktor, ale w czym jest rzecz? I w tej chwili trwa pewien spór pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym, a pomiędzy tak naprawdę kwestią podmiotowości w Unii Europejskiej. Mamy dwie wizje. Mamy wizję, która dotyczy opozycji i wizję obozu Zjednoczonej Prawicy, który co prawda różni się kwestia dyskusji dotyczącej, w jaki sposób podchodzić do kwestii Krajowego Planu Odbudowy. Pan poseł by sprzedał wszystko za suwerenność, nie patrzyłby pan na koszty, bo pan nawet ale nie wie, ale to dzisiaj już koszty. Nie jest decyzja pana posła, ale tylko decyzję podjął prezydent Andrzej Duda. Ale dla wyborców to jest istotne, żebyśmy rozmawiali tak naprawdę, w jakiej sytuacji zostaliśmy zapędzeni. Dzisiaj kolejny, ale jeżeli mógłbym dokończyć, no jakby to jest istotne, to nie da się powiedzieć tak czy nie. Rozumiem, że pan nie jest w stanie tego zebrać w jedną myśl i jakby pan tego nie rozumie, ale jednak widzowie by to chcieli. No ale taka jest prawda. Miało nie być ad persona. Ale rozumiem, tylko że widzowie widzą pewną różnicę, którą chciałbym wytłumaczyć. To pan prezydent wskazał również, że poza kwestią dzisiaj przyjęcia nowelizacji o Sądzie Najwyższym, co do Solidarna Polska jest przeciwko, są inne kamienie milowe do załatwienia. Inne kamienie milowe. To są na przykład teraz, wiatraki, gdzie też... I teraz jest ważne, żeby dobrze widzowie posłuchali, że na przykład pan poseł Szczerba... Sprawiedliwości jest cacy, ale stanowiska w lasach państwowych są cacy. Czy pan jest normalny? A ale panie milowe, proszę, nie pan są mówi tacy? O odrze, pan mówi o lasach. Panowie, mam serdeczną prośbę. Władza, ale chciałbym, mam serdeczną prośbę. Ale nie, ale przepraszam bardzo, bez inwektyw. Panie redaktor, przepraszam, może kiedyś pani posłem będzie. Myślę, że nie sądzę, jeśli mogę tak powiedzieć. Szczególnie jak słucham tak wspaniałej dyskusji. Ale chciałbym dokończyć, naprawdę. No, bo... Ale wie pan co, bo pan już długo kończy. Dobrze, chciałbym, ale... żeby pan bardzo długo kończy, Polacy mają dość. Chciałabym, żeby pan dobił do brzegu, panie ministrze, proszę pana. Bardzo proszę, tylko proszę, żeby pan poseł Szczerba nie wyrzucał, nie wiem, jakiejś kwestii opon czy czegoś takiego. No, ale pan jest też niegrzeczny. Tak, rozumiem, tylko ja się odnoszę do, jakby do tego, w jaki sposób pan posłuchaj. Pan wyczyści odrę na jest z tym, że tego bagna, do którego doprowadziliście go. Ja doprowadziłem. Dobrze, tak. Przepraszam bardzo. Pana, przepraszam bardzo. Pan nadzorował, dobrze, główny inspektor ochrony środowiska i nie działał pan na czas. Ja nie działałem? Tak. Czym dokładnie? I pana ludzie w GIOS-ie. Moi GIOS-ie nie działali, zajmowaliście się tylko kadrami. Ja przepraszam bardzo, nie chodzi o żaden GIOS teraz, tylko o decyzję Andrzeja Dudy, więc proszę o szacunek do tego, co się wydarzyło. I o powrót do dyskusji, jeśli mogę. I teraz pani poseł Stachowiak-Różecka. No dobrze, no właśnie, panowie, nie mogę dokończyć, bo pan poseł... No bo nie jest, ale przepraszam bardzo, naprawdę starałam się być zdystansowana. Wniosku, no przepraszam pana. No bo jak siedzi ktoś taki poziom intelektualny, jeszcze ja bym się zebok. Teraz pani poseł. Pan poseł ma swojego kolegę w Trybunale. Przepraszam panowie, właśnie to jest ten problem, który sygnalizowałam na początku. Polacy już kompletnie nie rozumieją, o co chodzi w tym sporze. Mają dosyć was po prostu. Naprawdę. Ale to jest właśnie dlatego, że też jest taka dyskusja. Nie przerywałam. Chyba swoimi kolegami. Powtórzę jeszcze raz, bo dziś możemy, panie ministrze, dziś, no panie rektor, nie wiem, jaki jest pani plan na ten program, ale ja w takim razie w tej sprawie jeszcze raz powtórzę zwięźle. Tylko pani miała otwarty mikrofon, obawiam się, że jedynie nie podziała. Powtórzę zwięźle. Szanowni państwo, nasze środowisko Prawo i Sprawiedliwość ocenia, że kształt, który został przedłożony panu prezydentowi do podpisu, był do przyjęcia. Patrzymy na pewne rzeczy jakby w takiej hierarchii. Jest wojna, inflacja, oczywiście konflikt z Unią również i oczywiście nie jesteśmy zachwyceni tym konfliktem i oczywiście chcielibyśmy go zakończyć, bo mamy tak poukładane priorytety. Różnimy się ze środowiskiem Solidarnej Polski w tej sprawie, ale ja, tak jak powiedziałam na początku, liczyłam na to, że prezydent jednak to podpisze. Prezydent wykorzystuje swoje prawo, jest też od tego, musi
musimy to zrozumieć. Liczę, powtórzę ostatni raz, że Trybunał Konstytucyjny wobec tego rozstrzygnie to jak najszybciej. A panowie, rozmawiając w taki sposób jak przed chwilą, to tak naprawdę nie przybliżacie Polaków do niczego, ani do zrozumienia tej historii, ani do poparcia jakiejkolwiek linii politycznej w tej sprawie. Oni już nie wiedzą, o co chodzi. Chcę podać tylko jedną ważną informację. Pentagon podaje ją, więc myślę, że warto, żeby państwo też się zapoznali, bo czekaliśmy na termin wizyty prezydenta Bidena w Polsce 20-22 lutego. To jest w takim razie długa wizyta i myślę, że też bardzo istotna i też będzie, okazja. I to jest dobra rzeczywiście informacja, która tego wieczora się pojawia. Panie pośle, ja chcę wrócić jeszcze, bo mamy mniej więcej 10 minut do pytania o to, co się wydarzy teraz, jeżeli te przepisy trafią do Trybunału Konstytucyjnego, który jest podzielony, który jest skłócony, gdzie duża część sędziów kwestionuje w ogóle to, że pani Julia Przyłębska jest prezesem tego Trybunału, więc jak on ma obradować w tak ważnej sprawie, a zdaje się, że miałby się zebrać w składzie pełnym, czyli jeśli się nie mylę, co najmniej 11 sędziów z 15-osobowego składu. Pani redaktor zadała poważne pytanie, które dotyczy w ogóle całego systemu i wymiaru sprawiedliwości, który podlega panu Zbigniewowi Ziobrze, który został przez niego i przez Solidarną Polskę i przez Prawo i Sprawiedliwość zdemolowany. Tylko ja jeszcze raz wracam do jednej najważniejszej kwestii stanowiska Lewicy. My uważaliśmy od początku, myślę, że też i Platforma Obywatelska, inne partie opozycyjne, że trzeba doprowadzić do sytuacji, kiedy będzie w Polsce i pieniądze, i praworządność. Ja na przykład z uśmiechem patrzyłem na tą dyskusję, gdzie pani poseł atakuje czy mnie, czy pana posła Szczerbę, a tak naprawdę tu jest klient do dyskusji. Panie pośle, ponieważ nie opowiadać takich rzeczy, bo pana siedzi, nie odpokuje. Siedzi obok pani, ale ponieważ, mogę zacząć, ponieważ mam pani powiedziała, pani powiedziała, że prezydent wykorzystuje swoje uprawnienia. Dla mnie oczywiście nigdy nie głosowałem, nie zagłosuję, chociaż nie będę miał okazji, mam nadzieję, nawet na Andrzeja Dudę, ale pamiętam, że są również sytuacje, w których weto prezydenckie jest wykorzystywane do mądrych decyzji, tak na przykład weto prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, dzięki któremu istnieje województwo, na przykład świętokrzyskie, bo bez tego to AWS, czyli pani partia poprzednia, zlikwidowałaby to. No, akcja wyborcza Solidarność. Nie byłam, panie pośle. I teraz dzisiaj pani redaktor zapytała, co dalej. No dalej jest to, że będzie większy chaos, to prawda. Ile będziemy czekać na rozstrzygnięcie Trybunału teraz? Ja jestem bardzo ciekaw. I mówiąc szczerze, jako prawnik, bo tyle czekamy na różne decyzje Trybunału Konstytucyjnego pani Przyłębskiej. Teraz może się okazać, że ta decyzja zapadnie pojutrze na przykład, bo jeżeli każdy Ale pan każdy doskonale dzień... wie, że Trybunał jest bardzo ostro skonfliktowany i podważa, Ale czyja to jest jeśli wina? Mogę tak powiedzieć, to jest wina pana ministra Ozdoby, pani poseł Różyckiej i pani prezes... Różeckiej, przepraszam, Różeckiej. Jeszcze raz, tak? Pani poseł Różeckiej. Bo pan widzi, że pana atakuje, przekręca pan Nie atakuje, nie. Pani poseł Różeckiej, jeszcze raz, proszę, żeby wszyscy państwo to usłyszeli, pani poseł Różeckiej. I chcę powiedzieć jedną rzecz. To jest odpowiedzialność Solidarnej Polski, PiSu, pani poseł Różeckiej, pana ministra Ozdoby. Wasza odpowiedzialność, bo wy skonstruowaliście Trybunał Konstytucyjny politycznie podległy waszej partii. W Trybunale jest teraz taka oto sytuacja, że jeden z sędziów, Mariusz Muszyński, zarzuca, że pod rządami pani Przyłębskiej Trybunał nie tyle orzeka, co tworzy publiczne złudzenie tego orzekania. No i jest po prostu podważana przez część sędziów to, że pani Przyłębska jest w ogóle prezesem Trybunału. No właśnie, to jest taka, to jest tak degrengolada, o której mówił pan poseł Szejna i mamy Trybunał Konstytucyjny w ruinie. Ten wiceprezes Muszyński nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jest dublerem. I to jest oczywiste, mimo tego, że pełni funkcję wiceprezesa od ponad 7 lat. Rzeczywiście jest tak, że nie wiadomo, czy Przyłębska pani sędzia Przyłębska, ona jest sędzią na pewno, bo nie jest dublerką, jest prezeską. Jest trzech dublerów, w tym pan pseudosędzia Muszyński, którzy nie są sędziami. Ale teraz pytanie jest kluczowe. Jest profesor. Kto, szanowni państwo, ma więcej telefonów i bezpośrednich kontaktów do tego składu? Bo wiemy, że pan Święczkowski pewnie zagłosuje tak samo jak Zbigniew Ziobro, bo to ta sama partia i to samo środowisko. Kiedyś kandydatem przecież PiSu na posła popierane przez Zbigniewa Ziobrę. Prawdopodobnie Pawłowicz, Piotrowicz, sędziowie Trybunału zagłosują tak jak PiS, bo to jest przecież namaszczenie z Nowogrodzkiej. Więc mamy cały czas nie
nierozwiązany spór. I jesteście wszyscy odpowiedzialni za to, że Polska nadal nie ma pieniędzy. Panie pośle, i dzisiaj do tego grona dołącza... Kierując ustawę do Trybunału, wiedział też, przecież zdaje sobie sprawę z tego, jaka tam w tej chwili jest atmosfera, jaka jest sytuacja w samym Trybunale. Ale przecież PiS-owi nawet nie zależało, żeby decyzja prezydenta była inna. Na początku stworzyli poselski projekt. Tak, stworzyli poselski projekt, a pan minister Sękowski, Welsenk, publicznie mówił o tym, że był konsultowany z prezydentem. Prezydent zarzucił mu kłamstwo. No ale potem pan później była, przepraszał później za to była debata w Sejmie, wiemy, była debata w Senacie. Prezydent był nieobecny. Więc dzisiaj po prostu mamy sytuację nierozwiązaną i wszystko wisi na włosku Pawłowicz, Piotrowicza, Święczkowskiego i innych dublerów. Czy jest pana zdaniem tak, że prezydent poczuł się, nie wiem, pominięty w tej całej debacie i to był też wyraz jego rozgoryczenia? Słowo pominięty jest bardzo ciekawym słowem ostatnio. Rozmawialiśmy ostatnio z posłem Jońskim, z posłami PiS-u. Jeden z posłów do nas poszedł, powiedział, że nic nie wiedział o programie Villa Plus, a chętnie by skorzystał i czuje się pominięty. Być może prezydent też... Kto tak powiedział? Jeden z posłów PiS-u. Który? Zaraz pani powiem po programie, bo nie wiem. No niech pan teraz powie, no ja nie chcę... Z Komisji Kontroli Państwowej, tylko tyle powiem. To było dobre. Czuję się pominięty, powiedział, ja nie wiem, bo nie dostał dobre, wizji. Tylko chciałam, żebyśmy poznali nazwisko tego posła, który jak z Komisji mówi, Kontroli Państwowej, nie ma pani wielu tam w tej komisji. Poczuł się pominięty. Wie pan, co tak, to można wszystko, wszystkich opowiedzieć. Pani dlatego powiem, zapytałam o nazwisko. Dobrze. A pani wiedziała o tym programie? Proszę podać nazwisko, jak pan powiedział. Rozmawiamy naprawdę, o decyzji prezydenta ważna i pytam o Trybunał Konstytucyjny. Jak on ma się zebrać w pełnym składzie i podjąć decyzję w tak istotnej kwestii, teraz pana zdaniem? No ja nie mam takiego też tendencji do tego, żeby orzekać jednoosobowo, jak pan poseł czy pani poseł Gasiuk-Pihowicz, bo to jest taka tendencja, że mi się wydaje, że jestem Trybunałem Konstytucyjnym. Potrafią obrazić znakomitego profesora, pana profesora Muszyńskiego, no podważam jego autorytet. Wiedzę, no mają taką tendencję, że wszyscy naokoło są gorsi, tylko oni są najlepsi. Wiemy, mają Muszyński tak, ale chodzi o jego umocowanie jako sędziego Trybunału. Ja rozumiem, ale to... To jest podważane przez część ekspertów. No ale dobrze, ekspertów. Platformy Obywatelskie, to sobie mogą podważać i równie dobrze wiem, że wybory podważają i twierdzą, że nie ma demokratycznej wybranej władzy. Twierdzą, że w ogóle nie ma władzy, bo KOT został zarejestrowany chyba 2 tygodnie przed jeszcze oficjalnym przejęciem władzy w Polsce przez rząd Zjednoczonej Prawicy. To świadczy o tym, że jest pewna taka... panu doktorze Ryszardzie Piotrowskim, konstytucjonaliście. Ja rozumiem, ale możemy wymieniać też szereg... Rozumiem, ale jest też szereg innych nazwisk, które pokazują, że te opinie prawne są jednoznaczne co do tego. Ale wracając do tego jakby kwestii zebrania Trybunału Konstytucyjnego. W mojej ocenie, po pierwsze oczywiście chciałbym cały czas podkreślać, że decyzja pana prezydenta nie jest według mnie satysfakcjonująca. Ja bym wolał, że pan prezydent zawetował, bo w ogóle cała ta sytuacja, w której się znaliśmy, szantaż za jakieś pieniądze, następnie będą kamienie milowe, jest czymś abstrakcyjnym. Poza tym w momencie, kiedy podejmowano tę decyzję, warunki rynkowe pozwalały na lepsze, korzystniejsze sytuacje niż w tej chwili, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy. No ale to akurat było ponad 2 lata temu i to są oficjalne wyliczenia jednego z kluczowych banków, które są srebrem rodowym w spółek Skarbu Państwa. Jak pan sobie wyobraża obradowanie Trybunału teraz w tej sprawie? Sądzę, że nie będzie miało to wpływu żadnego, jeżeli chodzi o posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, bo zdanie odrębne co do kwestii wewnętrznych Trybunału Konstytucyjnego nie jest czymś, co jest wiążące. To jest jedna z opinii, która jest przedstawiona, więc nie widzę w tej chwili nikogo, kto by mógł stwierdzić tak czy nie. No, to jest kwestia jakby sporu prawnego, który się toczy. Nie do końca nadążam teraz za tym, co pan mówi. To znaczy uważa pan, że konflikt z Trybunałem nie będzie miał wpływu na to, co się... Nie, bo państwo idą dalej, bo państwo uważają, że działanie Trybunału, tak jak mówi opozycja, bo oczywiście pani redaktor, jest niezgodne z przepisami ustawowymi, czy niezgodne z ustawą zasadniczą. Ale żeby to stwierdzić, mamy musiałby być organ, więc mamy do czynienia. Ja czytam, co mówi pan doktor Ryszard Piotrowski, że obserwujemy sygnały wskazujące na to, cytuję, że ta instytucja, czyli Trybunał Konstytucyjny, pani poseł, jest pozbawiana możliwości funkcjonowania. Więc jak ma teraz ta instytucja podjąć decyzję w sprawie, o którą prosi czy pyta pan prezydent Andrzej Duda? Pani poseł. Szanowni państwo, jestem przekonana, że jest w stanie, jest zdolna i naprawdę nie rozwijajmy kolejnej akademickiej i trudnej do zrozumienia dyskusji dla słuchaczy. Po prostu wróćmy do tego, co jest po kolei najważniejsze. Wojna na Ukrainie, naprawdę ogromne zagrożenie, przypomnę. Mamy ważne zadania w tej sprawie do wykonania. Musimy się uzbroić, musimy się przygotować, musimy zrobić wszystko, żeby Europa to zrozumiała. Europa zajmuje się, urzędnicy europejscy teraz swoimi, prawda, historiami związanymi z łapówkami, z jakimiś takimi. Za chwilę się w końcu dowiemy, że rezolucje, które powstawały przeciwko Polsce, być może też były finansowane właśnie w taki sposób. I to jest istotne.
istotne. Musimy oczywiście zrobić wszystko, żeby również to zepsucie, które niestety obserwujemy w tej chwili, bo cała historia z łapówkami pokazuje, jak jednak tam jest też zgnilizna. Musimy też zrobić wszystko, ja myślę, że żeby jednak to zdołać naprawić. W przeciwieństwo pan do programu Ja ufam, jestem przekonana, że w tej sprawie... Ważniejsza będzie wizyta Joe Bidena 2022? Dla mnie wszystko jest ważne. Nie, panie redaktorze. Nie, ważne jest, ja po prostu nie kwestionuję i nie widzę do tego, nie znajduję powodu, żebyśmy teraz podważali Trybunał Konstytucyjny i jego rolę. Ja się nie widzę żadnej... No dobrze, no ale ja tu nie mam jakby o czym rozmawiać. Nie podważam. Muszą się zebrać. Tego swojego prezydenta. Wytrzymałam, jak panowie mówiliście. Nie wytrzymałam. Więc szanowni państwo, ja uważam, że nie ma żadnego powodu, żeby to kwestionować. To jest dla mnie jakaś dyskusja. Dziwne, bo oto Polska, która jest w awangardzie pomocy Ukrainie, wytycza jakby w ogóle taki światowy szlak, jak należy się zachowywać. Prezydent Duda, który spotyka się za moment z Joe Bidenem. Joe Biden, który tu za moment też będzie z wizytą i na pewno będzie cały świat na nas patrzył, a my nie możemy sobie poradzić z ustawą o Sądzie Najwyższym. Panie redaktor, powiem krótko zwięźle na temat. Dzieje się to, że rządzi PiS. No to jest progłodny program lewicy. Gdyby dzisiaj rządziła demokratyczna opozycja, czyli ludzie zdroworozsądkowi. Pani mówi o Trybunale Konstytucyjnym, ale wy go skonstruowaliście. Wy skonstruowaliście rząd. To pan Ozdoba głosuje przeciwko pani rządowi. No przecież wy się ośmieszacie na oczach wszystkich Polek i Polaków. I dzisiaj nie ma pieniędzy. Jako jedyny kraj rozumiem, ale mamy takie pieniędzy. Pani mówi, że Polacy nie rozumieją. Nie, Polacy bardzo dobrze rozumieją to przez panią i przez pana. W Polsce nie ma środków unijnych. Konstytucyjnym są ludzie od pana ministra Ziobry i z rekomendacji Nowogrodzkiej. My dzisiaj jesteśmy w stanie nawet podać nazwiska, kto jak będzie głosował. Kto będzie uważał, że ta ustawa jest niekonstytucyjna. O ile się zdoła zebrać pan, w składzie Trybunału, panie pośle. Pan sędzia Święczkowski, pan pseudosędzia Muszyński zagłosują, że jest niekonstytucyjna. Pawłowicz, Piotrowie zagłosują, że jest konstytucyjna, bo to są różne stajnie, więc wiemy, jak zagłosują. Istotne jest to, że jest wojna w Ukrainie, jest agresja rosyjska i powinniśmy zakończyć wszelkie spory z instytucjami europejskimi. Jak najszybciej trzeba było to wdrożyć. Było podane koło ratunkowe, 14 poprawek, 13. I 3000 sędziów na ulicy. Odrzuciliście koło ratunkowe, które podała Rada Państwa, sędziowie okej, Zarządu Zjednoczonej Prawicy. To nie jest żadna to jest gra, żeby się bawić w koła ratunkowe. Szanowni Państwo, kończymy. Dziękuję ale za tę część. To jest realna walka o środki. Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Jacek Ozdoba, Solidarna Polska, Michał Szczerba, Platforma Obywatelska, Andrzej Szejna z Lewicy. Bardzo dziękuję, chociaż emocje, myślę, wzięły górę w niektórych punktach tej dyskusji. Agnieszka Romaszewska, Guzy, Józef Orzeł, Paweł Piskowski, eksperci za moment o tym, co się wydarzy dalej, ale będziemy też o bezpieczeństwie i o wizycie Joe Bidena rozmawiać. Za chwileczkę dosłownie kolejna część debaty dnia. Ja bo nie potrafię coś na temat. Rok temu, w przededniu wybuchu wojny, w przededniu rosyjskiej napaści na Ukrainę wynegocjowałem kompromis z szefową Komisji Europejskiej zamykający spór dotyczący systemu sądownictwa. Ten kompromis był dobry dla Polski i spełniał warunek dla mnie najważniejszy. Był w pełni zgodny z polską konstytucją. Uważałem i nadal uważam, że był to najlepszy moment na zamknięcie tej sprawy. Niestety, przeciągające się przez wiele miesięcy prace w parlamencie, postawa zarówno opozycji, jak i części obozu rządzącego oraz zmiany, które zostały wprowadzone do projektu ustawy, sprawiły, że nie wykorzystano tamtej okazji. Komisja Europejska potraktowała te wszystkie okoliczności jako pretekst i wycofała się z przyjętych ustaleń. Gdyby nie to, środki z Krajowego Planu Odbudowy byłyby pewnie już w Polsce. Dziś rząd zawarł nowe porozumienie z Komisją Europejską. I to dobrze, że tak się stało, bo kompromis jest potrzebny zarówno Polsce, jak i Unii Europejskiej. Ale trzeba uczciwie powiedzieć, że to porozumienie budzi poważne kontrowersje natury konstytucyjnej. Szanowni Państwo, byłem i jestem zwolennikiem kompromisu. Zależy mi na jak najszybszym uruchomieniu środków z Krajowego Planu Odbudowy, które są potrzebne do rozwoju polskiej gospodarki. Dlatego nie zdecydowałem się na zawetowanie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, którą w ostatnich dniach uchwalił polski parlament. Ale jako prezydent Rzeczypospolitej stoję na straży konstytucji i dbam o bezpieczeństwo prawne obywateli.
Podjąłem więc decyzję o skierowaniu tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. To znaczy, że ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie wypowie się na temat jej zgodności z Konstytucją. Zapisy tej ustawy dotykają fundamentalnych spraw ustrojowych, w tym stabilności władzy sądowniczej i wydawanych przez nią przez szereg lat wyroków, a więc spraw bardzo ważnych dla obywateli. Dlatego właśnie to Trybunał Konstytucyjny powinien jednoznacznie rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości jako jedyny uprawniony do tego podmiot. W praktyce nie opóźni to wypłaty środków z KPO dla Polski, ponieważ do tego niezbędne jest podjęcie dalszych działań i decyzji, w tym kolejnych aktów prawnych, które przewiduje porozumienie zawarte przez rząd z Komisją Europejską, co i tak wymaga czasu. I jesteśmy w tej części debaty dnia. Witam kolejnych gości. Agnieszka Romaszewska, głos dyrektor telewizji Bielsat. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Paweł Piskorski, Stronnictwo Demokratyczne. Dobry wieczór. Józef Orzeł, współtwórca klubu Ronina. Dobry wieczór państwu. Wiele ważnych decyzji się wydarzyło tego piątkowego wieczora, więc ten weekend też się zapowiada niezwykle polityczny, emocjonująco. Decyzja prezydenta Dudy, która, jak przed chwilą słuchałam polityków, mam takie poczucie, że nikogo nie satysfakcjonuje zupełnie i każdy jest rozczarowany. I wrócę do tej informacji o prezydencie Bidenie, który złoży, to już potwierdził Biały Dom, oficjalną wizytę w Polsce i ma być 20-22 lutego. Ma się spotkać z Andrzejem Dudą, przywódcami bukaresztańskiej dziewiątki i ma wygłosić też przemówienie z okazji rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, bo 24 lutego to będzie rok od ataku Putina. O tym powiemy. Zacznijmy od tego, co zrobił pan prezydent. Ja bym od końca stołu może rozpoczęła, nie patrząc na kryterium płci. Józef Orzeł, jak pan słuchał polityków, to miał pan i prezydenta Dudy. Może to zacznijmy od prezydenta Dudy, bo oni byli w wielkich emocjach, politycy, posłowie. Dobrze zrobił prezydent? Źle zrobił, ale to... Dlaczego? Źle zrobił dla siebie, bo wypadł z gry. Jeżeli to oddał Trybunałowi Konstytucyjnemu, to teraz nie można powiedzieć, że w tym procesie stanął po jakiejś ze stron. Bo może nie chciał stawać. A to jego problem. Ale to oznacza, że na przykład, jeżeli by miał, chciał mieć jakiś wpływ na PiS, na przykład chciałby jakichś swoich znajomych wpuścić na listy wyborcze, to właśnie stracił listy wyborcze PiSu. To właśnie stracił taką możliwość, a na poprzedni... O ciekawych intencjach teraz mówi pan, pana prezydenta. Aha. O ciekawych intencjach mówi pan, które by tam mogły dojść do głosu. Ale prezydent zazwyczaj cztery lata temu też miał swoich niektórych ludzi na listach. To wreszcie normalne jest. Jak, i stracił jak szansę teraz, tak, pana zdaniem? Wygląda na to, że tak. Ale drugim żartem jest to, że oddał to Trybunałowi Konstytucyjnemu, w którym prawie większość, jak dobrze pamiętam, powiedziała, że właściwie to oni już nie chcą być w tym Trybunale, ponieważ nie uznają pani przewodniczącej za panią przewodniczącą, a posiedzenia Trybunału pani przewodnicząca zwołuje, w związku z czym teraz jest pytanie, czy ten Trybunał się zbierze, czy zostanie zbojkotowany przez tę... Prezydent apeluje, żeby się zebrał jak najszybciej. No ale to trzeba poprosić tych, co napisali list, że według nich pani przewodnicząca nie jest panią przewodniczącą, żeby chcieli przyjść na decyzję pani przewodniczącej, że zwołuje Trybunał. No tak. A tu raczej myślimy bo w pełnym składzie. Pełnym składzie. To, no właśnie, to pod przewodnictwem pani prezes w 11-osobowym co najmniej składzie. No więc może się okazać, nie pamiętam, czy czwórka, czy piątka tam się podpisała z panem Święczkowskim, ale może się okazać, że się właśnie nie zbiorą. Znaczy, zdaje się, że tam w tej chwili jest więcej zbuntowanych i nie do końca nawet wiemy, jaka ta sytuacja na liście się, jest. Tak, ona jest nieciekawa. Tak się mówiło, ale na liście było chyba 4 albo 5 6 nazwisk, jeśli się nie mylę, ale też nie chcę teraz przekonać. W każdym razie jest problem. Pan prezydent skierował proces do następnego etapu, o którym nie jesteśmy pewni, czy może się odbyć. To prawda, czyli dlatego pytam posłów. Czyli na Berdyczów, tak się kiedyś przed wojną mówiło, o miejscowości, w której się wysyłało listy, tylko tam poczty nie było. Pani redaktor, wiadomo, że tam ten trybunał czy pani jest. Też uważa, że pan prezydent źle zrobił?
Znaczy, ja jestem przekonana, że sytuacja wygląda tak. Oprócz tego, że ktoś ma jeszcze jakieś interesy, ten ma coś, tamten może wkładać na listy, a tamten może jeszcze coś, to jeszcze Polska ma oprócz tego konstytucyjne organy. Mianowicie ma demokratycznie wybranego prezydenta, ma Trybunał Konstytucyjny, który czy się może zbierać, się zbierzeć, się nie zbierzeć, na razie istnieje. Trybunał Konstytucyjny bada zgodność z konstytucją danych przepisów i teraz prezydent uważa, że te przepisy, które zostały zaproponowane przez Komisję Europejską, czy też wynegocjowane z Komisją Europejską ostatecznie przez rząd, nie są zgodne z konstytucją. Moim zdaniem uważa tak zasadnie, ponieważ tam jest fundamentalny problem kwestionowania tego, czy sędzia powołany przez prezydenta, co stwierdza konstytucja, jest właściwym sędzią. No i pan prezydent uważa, że tak być nie może, że to nie... I teraz on uznał, że w tym przypadku przekaże to Trybunałowi Konstytucyjnemu, który jest właściwym organem. Tylko rozmawiamy o tym, pani redaktor, że być może Trybunał istnieje głównie na papierze, a utracił zdolność zbierania się i podejmowania decyzji. Czy być może Polska istnieje tylko na papierze, no myślę, że nie, ale na razie... Ale Trybunał ma problem, to wiemy, no, bo pisze listy do siebie owszem, no i co no wiemy. Połowa sędziów ci powiedziała, że nie tak czują jest. Się... Nie, że mają szefa. No to zobaczymy, co będzie teraz. No, ja pani prezes zwoła zapewne Trybunał, jak sądzę, będzie jednak musiała go zwołać. Zobaczymy, czy oni przyjdą, czy nie przyjdą. No, albo se ludzie robią żarty z państwa, albo nie. No, poziom żartów też musi czyli być jak jakiś, nie przyjdą, jakiś to będzie oznaczało, że sobie robią jakieś żarty. Moim zdaniem tak. Wtedy. No moim zdaniem tak będzie oznaczało. Proces trafi w ślepą uliczkę. No. Stamtąd już nie będzie jak wyjść. Czy prezydent w związku z tym ryzykował wiele, wysyłając w tę ślepą uliczkę, jak mówi pan Józef Orzuł, tę ustawę? Pan Paweł Piskorski. Moim zdaniem więcej niż ryzykował. On podjął decyzję. Mógł zrobić wiele rzeczy. Mógł na przykład podpisać ustawę i skierować do kontroli następczej. A nie w trybie prewencyjnym, tak? Tak jest. Co by oznaczało, że robi dobrze dla rządu PiS-u, dlatego że, no, też dla Polski, dlatego że te pieniądze zwiększałoby szanse na to, że te pieniądze przyjdą, a jednocześnie mógłby się usprawiedliwić. Tak, ja wiem, że tam są niezgodne z konstytucją, to wszyscy wiemy, niezgodne z konstytucją zapisy, w związku z czym chciałbym, żeby to Trybunał kontrolował, tylko że wtedy ta blokada w Trybunale nie byłaby szkodliwa, dlatego że brak tej kontroli nie odbiłby się na funkcjonowaniu tego prawa. Czyli uważa pan, że lepsze by było skierowanie w tym drugim trybie? Tam się coś stało. Ja tego nie wiem. Nie funkcjonuję w tym środowisku, więc bardzo mi trudno powiedzieć. Może osobiste animozje, bo prezydent mówił wcześniej, że czuje się dotknięty tym, że jest podważana jego prerogatywa tutaj. Bardzo mi trudno powiedzieć. To, co wiem, to tak. Nie będzie tych pieniędzy, dlatego że nawet jeśli by doszło do skutecznego zwołania Trybunału, to on zakwestionuje tą ustawę. W związku z czym nie Trybunał zakwestionuje tę ustawę. Jeśli nawet się zwoła, nawet jak tak? Nie ma pan wątpliwości. Jeśli się nie zbierze źle, bo nie będzie tej ustawy, zbierze się, to ją zakwestionuje. Prezydent w związku z czym zrobił bardzo złą przysługę dla PiS-u, to znaczy krzywdę PiS-owi. No to nie jest powód mojego zmartwienia, tylko to jest powód, staram się opisać sytuację. Dla PiS-u oznacza to, że jakby ze względu na PiS-owskie wewnętrzne jakieś perturbacje, Polska będzie pozbawiona tych pieniędzy i rząd PiS-owski nie będzie mógł powiedzieć, że to jest przez opozycję. No i to... Czy dzisiaj mówi pan, czy byłby pan w stanie zaryzykować takie stwierdzenie, że dzisiaj pan prezydent zrobił duży krok do przegranej PiS-u w wyborach parlamentarnych przez to, że te pieniądze nie napłyną? Elementy, z których się będzie ta przegrana składała, jeśli ona nastąpi, będzie pewno wiele. Ale ja sądziłem, że moja ocena była taka, że jest tam... konsensus w środowisku, szeroko pojętym środowisku PiS-owskim, że te pieniądze trzeba wziąć, dlatego że sama świadomość tego, że one przyjdą, one nawet jakby przyszły, nie zdążyliby rząd i inne instytucje tych pieniędzy wydać przed wyborami. Ale by uznali, że świadomość, że te pieniądze są, w związku z czym wielki sukces. Na pewno jest to bardzo znaczące osłabienie PiS-u, czy na pewno porażka, nie wiem, ale bardzo znaczący cios i bardzo bolesny. A jak, co by się stało, jak one jakby wszystko zostało podpisane, a te pieniądze by nie przyszły? To nie byłaby porażka PiS-u. To wtedy to by dopiero była zła wola Brukseli. Rząd zrobił wszystko, co mógł. My tutaj podpisaliśmy nawet wątpliwe ustawy, a ta niedobra Komisja Europejska i tak nie daje nam tych pieniędzy. W związku z czym było jakby... A teraz niedobry... Rząd nawet naruszył konstytucję, a teraz z tej opowieści niedobry będzie prezydent, czy niedobry będzie trybunał? Kto będzie niedobry w tej opowieści? Wszyscy. Dlatego robi się taka śmieszna sytuacja. Gdyby komisja raczyła nie dać kasy,
to PiS miał gotową lekcję na wybory. Winna jest komisja i popierająca ją opozycja z Donaldem Tuskiem na czele. A teraz jeszcze doszły im niewygodne argumenty, że to przez Trybunał, który się zbierze albo zawetuje, i przez prezydenta, który tam wysłał. To jest jedna rzecz, no, zaskakująca, tak jak Paweł mówi. Nie wymyśliliśmy tego, że tak można zrobić, ale jest jeszcze bardzo mały drobiazg, ale chyba istotny. Otóż dzisiaj premier powiedział w Brukseli, jak na pytanie, co z prezydentem, powiedział, już jadę z nim rozmawiać. A prezydent, zanim premier zdążył z nim się spotkać, podjął decyzję negatywną dla PiS-u, czyli odmówił spotkania, czyli ten napięcie między prezydentem a obozem pisowskim okazuje się bardzo wysokie. Można się tym niepokoić, można to opisać, ale to tak się nie buduje na pół roku przed wyborami. Nie dogadano się z prezydentem, nie zasypano tych rowów, które wcześniej były sygnalizowane, kiedy prezydent był w bardzo dużych emocjach, bo na Twitterze wtedy pisał, że minister Buda kłamie po prostu. Prezydent ostrzegał i bardzo dziwne jest, a jak można było wcześniej nie zostało uniknąć wzięte pod uwagę. Trzeba było z nim cały czas gadać. No. Zazwyczaj na tym polegają negocjacje, że się rozmawia. Pani redaktor, czy pani by się pod takim zdaniem podpisała, które ja wcześniej tutaj wygłosiłam, że to był, że to jest dzisiaj duży krok, no bo pan Paweł Piskorski mówi o osłabieniu PiS-u. Wręcz taka droga do porażki październikowej? Nie, nie, zupełnie się z tym bym nie zgodziła. Znaczy, będzie bardzo wiele tutaj akurat, jeszcze Paweł też powiedział, że będzie wiele elementów. Jasne, będzie. Jeżeli ta porażka miała nastąpić, to myślę, że ona byłaby wieloelementowa. I mnie jako dziennikarzowi nie trzeba wyjaśniać, jak można wykręcić najrozmaitsze zdarzenia. To znaczy, w sytuacji, w której, dajmy na to, że wszystkie te przepisy tak by przeszły, jak to sobie Sejm życzył, a następnie byśmy tych pieniędzy Polska by nie dostała, to ja już sobie wyobrażam, co by się działo ze strony Solidarnej Polski. Tutaj byłyby w ogóle, jednocześnie toczyłyby się jakieś procesy, bo to chodzi o to, że to nie to, tylko jeszcze jest coś innego, bo to tak naprawdę Komisja Europejska też by nie powiedziała, że nie da tych pieniędzy, tylko powiedziałaby, że brakuje jeszcze tam przecinka w czymś tam, gdzie indziej. I przeciągałaby i tak dalej. Przeciągałaby to do wyborów. Moim zdaniem szanse w ogóle, że my te pieniądze byśmy dostali przed wyborami, są, i to ja tutaj zgadzam się z moim, no nie powiem, negatywnym ulubieńcem, czy panem ministrem Ziobrą, to znaczy ja uważam, że są minimalne. Ja uważam, że są minimalne, po prostu minimalne. Znaczy do wyborów jest coraz bliżej i nie widać żadnej szansy, moim zdaniem, żeby Komisja Europejska zechciała dać te pieniądze obecnemu przed rządowi. Także ja wręcz uważam, że tutaj to naprawdę to była łatwowierność. No, tak uważam. Wydaje mi się, że pozwolę się nie zgodzić z tobą. To znaczy, wydaje mi się, że tu jest gra tak naprawdę o to, kto jest winien. To, że nie będzie tych pieniędzy fizycznie w Polsce przed wyborami, wszyscy założyli. To jest oczywiste. Teraz wszyscy, łącznie z opozycją, wszyscy to wiedzą. Kto jest winien? Kto jest winien takiemu stanowi rzeczy? Albo jest winien rząd, który tam przeprowadził niedemokratyczne zmiany, teraz odmówił przeprowadzenia korekty, źle rozmawia z Komisją Europejską i prezydent, który w finale wywraca ustawę. Albo winna jest Komisja Europejska. Ja uważam, że w takim opisie, makroopisie sytuacji PiS doznał bardzo poważnej porażki w dniu dzisiejszym. Nie zrozumiałem. Nie spodziewał się jej, pana zdaniem? Nie wiem, wydaje mi się, że nie spodziewał. Wszyscy, to bardzo dziwne, jeżeli jak spojrzałam na panią posłankę Stachowiak-Różecką, to jednak ona była szczerze zaskoczona tutaj. Bo jak mówię, naprawdę się nie spodziewał, ja bym się spodziewała. Tak? Wiesz, no to ja nie wiem. Jest tak malutka różnica między kontrolą następczą a prewencyjną, rozumiana tylko dla fachowców. Nie można sobie żartów, z czym wydaje mi się, ale ona jest malutka na papierze, ale jest gigantyczna, bo albo ustawa działa, albo nie działa. Absolutnie. No, tylko a teraz ustawa nie działa, bo prezydent... Tak, ale jeżeli prezydent uważa, realnie uważa po prostu, jest przekonany, że to jest ustawa niekonstytucyjna i będzie z tego straszny kłopot. Tak. I tak on tego jest szczerze przekonany, no jako prawnik, jako prezydent. No to wtedy. Ale dlaczego on ma to brać wyłącznie na siebie? Niech ktoś jeszcze powie, że jest niekonstytucyjna. To nie
jest jego widzimisię, to jest konstytucyjność ustawy, a nie jego widzimisię, że mu się tak wydaje, mu się nie podoba, bo on chce tu sypać, jak to się mówi, piasek w tryby. Nie. On prosi, żeby wobec tego odpowiedzieć, czy to jest konstytucyjne, czy nie, bo on uważa, że to jest niekonstytucyjne i że o sędziach decyduje jednak prezydent. To jest pani zdegustowana trochę, mam wrażenie też. Ja mogę powiedzieć tak, że z całą pewnością prezydent powinien był być uwzględniany na cały, w całym trybie tego. To się zgadzam z Józefem niewątpliwie, że powinien być uwzględniany. Natomiast mnie się nie wydaje akurat tak dziwna ta decyzja. Ja się jej w gruncie rzeczy spodziewałam, nie wyobrażałam sobie, że nagle prezydent czyli jeśli PiS dzisiaj jest wycofa, zaskoczony, to powiedział, że jest niekonstytucyjne jego zdaniem i się schowa. Tak, tak, ale zobacz, ty jesteś Agnieszka. Jaka byłaby różnica? Prostolinijna. No, wszyscy wiedzą, że ta ustawa jest nieprawna albo antykonstytucyjna. Wiadomo, pan prezydent jest prawnikiem, mówi, że tak jest, więc wiadomo, czego się spodziewać. Tylko zaczyna się kłopot taki. No dobrze, ale jeszcze jest politykiem i pytanie, gdzie tu są te dwie strony, które w tej sprawie negocjują. To mnie niepokoi od dawna. Ale dzisiaj Aleksander Kwaśniewski powiedział rzecz bardzo ciekawą w Radio Z, bo powiedział, polityka, cytuję wręcz patrząc na zapis, polega właśnie na tym, że omija się konstytucję w imię dobra wyższego. Aleksander Kwaśniewski i pytany, czy miał takie przypadki, mówi, tak, siedziałem przy okrągłym stole i podjęli, czy i jakby pan do Bogdana Ermanowskiego chciał zapytać, czy podjęliśmy konstytucyjne decyzje, odpowiem, że nie. To no, szczerość. No, oczywiście, że nie. Proszę zwrócić konstytucję PRL-owską tam połamali. No to, jest Aleksander Kwaśniewski. No. Pani redaktor, pani dzisiaj rozpoczęła naszą tą część audycji od stwierdzenia, że nikt nie był zadowolony. A ja chcę powiedzieć, dlaczego wydaje mi się, że opozycja też jest niezadowolona z tej decyzji. Ponieważ opozycja sobie wyobrażała, wyszła przed szereg i zagłosowała za niekonstytucyjnymi rozwiązaniami, mając te koszulki. No tak się wstrzymała, ale wiadomo, co to dało. To jest jedno, ale dlaczego jest problem? Otóż problem jest taki, że opozycja uważała, że PiS im w sumie tę blokadę przełamie i w momencie, w którym oni dojdą do władzy, bo tam jest przekonanie, że to jest już dane, te pieniądze już będą na stole. A proszę sobie wyobrazić, co teraz się zacznie. Otóż tych pieniędzy nie tylko nie będzie, ale nie będzie odpowiedniej legislacji. W związku z czym przychodzi rząd, załóżmy, że przychodzi rząd opozycyjny, oni wygrywają wybory. I oni muszą przyjąć przy prezydencie Dudzie, który ma dopiero połowę kadencji, co dzisiaj zresztą tam publicznie właśnie mówił, że to jest połowa kadencji, że taki ważny moment. Jeszcze pół kadencji jest Dudy, jest Trybunał Konstytucyjny działający, nie działający, ale na złość opozycji może zacząć działać. I albo, ma niezdolność... albo się nie wypowie. No tak, tak, ale załóżmy, Józek, że będzie nowa ustawa, już przyjęta przez opozycję. Jakaś nowo uzgodniona z Brukselą. Albo ją Duda. Przecież ona prawie była. 14 poprawek Senatu odrzucone. Tak, no była, tylko Sejm jej nie zechciał. Problem jest szanowni państwo, lepszy, bo to oznacza, bo mamy jeszcze chwilę, widzi, a o godzinie 21 pojawi się pan Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, bo mamy ogłoszoną bardzo ważną wizytę Joe Bidena w Polsce i rzeczniczka Białego Domu ogłosiła, że od 20 do 22 lutego, więc bardzo, bardzo długa wizyta, bardzo istotna. Chyba chyba się nie spodziewaliśmy, że aż tak długa, więc ja bym chciała, żebyśmy zdołali powiedzieć słowo na ten temat, jak bardzo to będzie ważne, pan Józef Orzeł. No banał, że ważne, będzie ale bardzo ważne, bo dwie rzeczy dla mnie są ważne. To, że co on będzie rozmawiał z nami, o czym, to mniej więcej wiem. Wybranie dziewiątki bukaresztańskiej jest strasznie ważne. To dlaczego? Jest wschodnia, bo to jest wschodnia flanka. I to są kraje, które są bardziej ostre, czyli bardziej przyjazne, czy bardziej zdecydowane w pomocy dla Ukrainy niż takie Niemcy, a nawet Francja. Więc wybiera sojuszników tych najmocniejszych, chociaż jako państwa dość słabe. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Pytanie, czy zahaczy o Berlin? No bo mógłby. Pytanie, jak nie zahaczy, to czy kanclerz tutaj przyjedzie? I pewnie najważniejsze, chociaż może symboliczne, czy odbędzie się u nas w Polsce spotkanie z prezydentem Zełenskim? No na pewno się odbędzie. Tak. Na pewno się odbędzie. Na pewno w tym miejscu symbolicznym, jakim jest baza amerykańska w Rzeszowie czy na Jasionce. I bardzo dobrze. Teraz jedyne, co jest ciekawe, czy albo co może popchnąć sprawy do przodu, to jest kwestia takiej pomocy,
dla Ukrainy, która zapobiegnie tej ofensywie rosyjskiej, która już się zaczęła z 2 tygodnie temu, ale ona się dość wolno rozkręca, wygląda na bardzo groźną. No i to bardzo byśmy chcieli, żeby Biden podjął decyzję razem z nami, że idziemy w to. Te rakiety 150 kilometrów, przydałoby się 300. Czyli jeszcze mocniej, jeszcze więcej mocniej, i spotkanie z taką właśnie, no powiedzmy, szpicą natowską, z tymi krajami, które mówią, dobra, my Rosjan znamy, my wiemy, kim jest Putin, przestańcie nam... musimy bronić Ukrainy. Jasne. Pani redaktor. Mnie się wydaje, że to już jest chyba powiedziane, to znaczy wydaje mi się, że jeżeli taka wizyta Bidena jest zapowiedziana wraz z tą bukareszteńską dziewiątką, to oznacza, że tak Stany Zjednoczone są jednak, są przygotowane do dosyć ostrego wejścia w tę rocznicę wojny. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobry znak, bo tu niezbędne są w tej chwili i te dalekiego zasięgu wyrzutnie i potrzebne są samoloty. To są po prostu zasadnicze rzeczy, a przedłużanie się wojny to jest postępujące wyniszczanie Ukrainy, naprawdę postępujące wyniszczanie Ukrainy, straszliwe po prostu. I ono do niczego dobrego nie doprowadzi, więc moim zdaniem to można mieć nadzieję, no się nikt nie może powiedzieć do końca, dopóki się to nie odbędzie, ale moim zdaniem to jest bardzo dobry znak i tak przy okazji trzeba powiedzieć,